Cześć, z tej strony Arek i witam Was w kolejnym naszym filmie. Jakiś czas temu w moim domu pojawił się problem. Żonie przestał podobać się telewizor. Powiedziała, że trzeba go usunąć. Ja nie bardzo miałem na to ochotę, więc poszliśmy na kompromis i jednocześnie mamy telewizor i go nie mamy. Zobaczcie, jak to zostało osiągnięte. Chciałem Wam przedstawić naszą pacjentkę, na której będziemy operować za moment. Część zresztą operacji już została wykonana za kulisami, czego Wam nie pokazywaliśmy, bo to jak przerobić konkretną komodę zależy od tego, jaką komodę po prostu macie do dyspozycji. My kupowaliśmy nową, więc mieliśmy tutaj sporo miejsca do manewru, ale to co w niej zrobiliśmy to w zasadzie tylko spłycenie o połowę głębokości komody. I dzięki temu z przodu mamy półeczki, na których da się postawić jakieś wykwintne flaszeczki albo szkło do nich, czy książki, zakładki, jak kto woli. Zamiast oryginalnych szuflad mamy takie otwierane półeczki i tutaj zostały wykorzystane też oryginalne fronty od szuflad. Na taką przeróbkę zdecydowaliśmy się po to, żeby nie trzymać w domu jednego wielkiego klocka, który mieściłby w sobie tylko telewizor, ale żeby też pozostała przestrzeń, której nie zajmie telewizor razem z mechanizmem, mogła zostać wykorzystana do innych celów, żeby po prostu coś dało się tutaj do środka włożyć jeszcze. Górny blat komody został przecięty wzdłuż na pół i dzięki temu ta część będzie stała, a ta będzie nam się podnosić razem z telewizorem do góry. W tej 20-centymetrowej przestrzeni, która powstała z tyłu po spłyceniu naszej komody, zmieści się oczywiście nasz telewizor razem z całym mechanizmem podnoszenia i z siłownikiem. Teraz rzućmy okiem chwilę na potrzebne materiały i narzędzia, a potem zaczniemy rzeźbić. Dwie podstawowe rzeczy, bez których nie jesteśmy w stanie zrobić tego projektu, to po pierwsze siłownik. U nas zostanie użyty siłownik serii SD18 ze skokiem fabrycznym 1 metra. My go będziemy skracać. Pokażemy Wam też, jak to zrobić. I oczywiście prowadnice w ilości sztuk 4. To są prowadnice porządne do szuflad ze skokiem 60 cm. Wytrzymują udźwig do 50 kg. Oprócz tego potrzebujemy kantówki. U nas będą to kantówki 45x45 mm, strugane, żeby nie trzeba było się bawić w ich szlifowanie. Powinno wystarczyć nam 7 takich kantówek do zrobienia konstrukcji. Oprócz nich potrzebujemy też nieco szerszej deski, oczywiście wszystko także strugane. Ta ma akurat wymiary 90x27 mm. Jedna kantóweczka, także strugana do zrobienia plecków. Plecy mamy tutaj. To wszystko oczywiście można kupić w markecie budowlanym. I na koniec, jako stabilizacja całej konstrukcji, posłuży nam kątownik aluminiowy 40x40x2 mm. Oczywiście nasz telewizor musimy na czymś zawiesić, więc kupujemy uchwyt do telewizora na ścianę. I tutaj ważna sprawa. Uchwyt musi być jak najcieńszy, żeby zabierał możliwie najmniej miejsca, aby wszystko mogło nam się tutaj zmieścić w tej naszej 20-centymetrowej przestrzeni na tyle komody. Do zrobienia tej konstrukcji wystarczy nam naprawdę podstawowy zestaw narzędzi, jakaś wiertarka albo wkrętarka, kilka wierteł, oczywiście coś do cięcia drewna, papier ścierny do wygładzenia miejsc cięcia, młotek, kombinerki, troszeczkę gwoździków i jakieś wkręty oczywiście do drewna. Na koniec całość będzie pomalowana białą farbą, żeby zgrywała się ładnie z naszą komodą. No i oczywiście do farby potrzebujemy też jakichś pędzli albo wałków. No i oczywiście nie ma komody z telewizorem bez telewizora. W naszym wypadku będzie to 55-calowy telewizor Samsunga. Zaczynam od zrobienia takiej poprzeczki tutaj w tym miejscu, która zepnie razem ze sobą te dwa boczne elementy i przy okazji sprawi, że będzie do czego przykręcać całą konstrukcję, na której telewizor będzie się podnosił.
Do zrobienia tego wzmocnienia posłuży mi właśnie taki aluminiowy kątownik, więc ja po prostu mierzę teraz, ile mi go potrzeba, docinam, przywożę warsztat i działamy. Górny stelaż mam w tej chwili już zrobiony. Żeby móc dalej prowadzić pracę, wykonam teraz dwa pionowe słupki, do których będzie z kolei przykręcona cała reszta, czyli prowadnice razem z dwiema ramkami, które będą unosić telewizor. No i oczywiście siłownik. Jak widzicie, pionowe słupki są już tutaj zrobione. Wszystko jest sztywne, mocne, nic się nie chwieje. Tak jak powinno być. W następnej kolejności będę montował tutaj siłownik. Ale żeby to zrobić, to po pierwsze muszę skrócić ten siłownik. To jest siłownik SD18 z wysuwem fabrycznym 1000 mm. Skrócimy go do takiej wartości, żeby nam się tutaj po prostu zmieścił pod tym kątownikiem.
Ktoś mógłby spytać, dlaczego tu jest kątownik aluminiowy, a nie na przykład taka kantóweczka przez całą szerokość. No właśnie z tego względu, żeby jak najwięcej siłownika nam mogło zostać w tej konstrukcji, bo chodzi o użyteczny wysuw, jaki dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać. Gdyby to była kantówka, siłownik siłą rzeczy musiałby być krótszy o te 4 cm. A gdyby ktoś chciał wsadzić sobie tutaj do środka większy telewizor niż ten, pod który aktualnie jest to projektowane, no to mogłoby to być bardzo duże ograniczenie, które by po prostu uniemożliwiło włożenie tutaj czegoś większego. Siłownik będzie zamontowany w taki sposób, że tutaj dolny korpus, czyli silnik i przekładnia, będą wpuszczone w denko szafy, więc w następnej kolejności ja po prostu wytnę tutaj odpowiedni otwór i zrobię dolne mocowanie siłownika. A potem pokażę Wam, jak go przerobić, żeby był po prostu krótszy. Mocowanie przesunąłem o 4 cm w lewą stronę i dzięki temu teraz siłownik nareszcie znajduje się na swoim miejscu. Błąd został poprawiony. Ok, przyszedł teraz czas na zamontowanie siłownika w całej naszej konstrukcji. Jak widzicie, mocowanie dolne już jest przygotowane dla siłownika. Mogliście zauważyć błąd, który mi się przydarzył wcześniej, dlatego że mocowanie założyłem nie w tym miejscu, co trzeba. Widać otwory po poprzednim uchwycie. Po prostu nie uwzględniłem faktu takiego, że oś tego sworznia jest przesunięta od osi śruby napędowej o 4 cm w bok, czyli jednocześnie jest przesunięta też względem tego dolnego mocowania, które tam widzicie. Poprawiłem błąd, w tej chwili uchwyt znajduje już się w tym miejscu, gdzie powinien, więc założymy do niego siłownik. Siłownik jest już na swoim miejscu. Na razie jeszcze nie musimy się przejmować jakby stabilizacją go tutaj na dole. Będą też odpowiednie tuleje dystansowe tam założone, żeby on nie przesuwał się po tym całym naszym mocowaniu. Natomiast inna bardzo istotna rzecz, o której Wam teraz powiem, jest taka, że siłownik będzie musiał zostać skrócony, bo jak widzicie, nie mieści nam się tutaj pod ten nasz kątownik, który stabilizuje całą konstrukcję od góry. Jeszcze w kwestii umiejscowienia siłownika w całej konstrukcji chciałbym powiedzieć tyle, że ten sworzeń, który tutaj będzie jechał w górę i w dół i jednocześnie wysuwał albo chował konstrukcję z telewizorem,
Chciałem, żeby znalazł się idealnie w środku tej przestrzeni między tymi dwoma słupkami, po to, że jak będzie wysuwał albo chował ramkę, no żeby po prostu siła była przyłożona idealnie w środku tej ramki, no to sprawi, że wszystko będzie się tutaj ładnie, sztywno wysuwać do góry, bez żadnych przekrzywień, przekosów i innych tego typu rzeczy. Dobra, wracam do meritum, czyli skracamy siłownik. Jak widzicie, jest za długi, trzeba go tutaj będzie obciąć. Razem z tym tłoczyskiem, z obudową tłoczyska trzeba będzie skrócić też śrubę napędową i szynę z końcówkami, która znajduje się wewnątrz. Oczywiście muszę też pamiętać o tej tutaj, chyba to będzie widać, o jest. O tej tutaj nakładce plastikowej. W niej znajduje się element stabilizujący całą naszą śrubę napędową, żeby nie obijała się o obudowę tłoczyska i ta nakładka też będzie musiała zostać tutaj razem z siłownikiem. Całość musi zmieścić się pod ten kątownik i będzie przykręcona trzema śrubami, które tam wcześniej widzieliście. Więc zaznaczam teraz miejsce, w którym kończy się siłownik. Na razie jeszcze nie uwzględniam grubości tej nakładki plastikowej, którą tu widzicie. Za chwilę zmierzę, jaką ona faktycznie ma tutaj grubość i oczywiście odejmę to wtedy też od tej obudowy tłoczyska. Jak będę wiedział, o ile trzeba skrócić obudowę, to jednocześnie o tyle samo obetnę śrubę napędową i skrócę listwę z krańcówkami, która tutaj w środku się znajduje i wyłącza siłownik w skrajnych położeniach. Także mam już tutaj zaznaczony punkt, za chwilę to wszystko zmierzę i ruszamy do roboty ze skracaniem siłownika. Ok, nasz siłownik jest już przerobiony, tu widać go w całej okazałości. Został skrócony w taki sposób, żeby zmieścił się tutaj pod ten kątownik aluminiowy. Dołem już został zainstalowany w mocowaniu, odpowiednia ilość podkładek z jednej i drugiej strony, żeby też zwęzić zakres ruchu w tej bocznej płaszczyźnie siłownikowi, no żeby po prostu usztywnić całość tej konstrukcji. Tutaj u góry, zobaczcie, jest właśnie ten element stabilizujący naszą śrubę napędową. Nie jest w tej chwili przykręcony. To jest śruba i ona wchodzi w to gniazdo. Element nie jest przykręcony z tego względu, że łby śrub tutaj są wystające, a to nam się musi wszystko tutaj idealnie zmieścić, więc całość, kątownik razem z tym plastikowym elementem będą przykręcone do tej aluminiowej obudowy i dzięki temu cała konstrukcja będzie sztywna, mocna, nic tutaj nie będzie nam się gibało. Także ja wyznaczam otwory, wiercę i przykręcam. Główna część konstrukcji, jak widzicie, jest już gotowa. Siłownik na swoim miejscu, wszystko działa, podnosi się i opuszcza. Tak jak ma być. W tej chwili została ostatnia część prac, czyli trzeba wykonać dwie ramki, które będą umieszczone tutaj pomiędzy tymi słupkami. Ramki będą wykonane z takiej kantówki 45x45 mm i wszystko będzie prowadzone na takich prowadnicach szufladowych porządnej jakości, wytrzymałych. Cztery sztuki będą to wszystko trzymać i stabilizować razem, tak żeby utrzymać telewizor wart kilka tysięcy złotych. Zobaczcie, jak to wyglądało w skrócie.
Ok, pokażę Wam to, co do tej pory zostało zrobione. Jak widzicie, obie ramki są już na swoim miejscu. Ramka wewnętrzna i ramka zewnętrzna. Wszystko jest to tutaj zamocowane na prowadnicach szufladowych. Dwie prowadnice zewnętrzne i dwie wewnętrzne. Ramka wewnętrzna nie jest związana na sztywno z mocowaniem siłownika. Jak widzicie, tutaj wystaje z mocowania siłownika stworzeń, który ma za zadanie tylko podpierać ramkę w tym miejscu i pchać do góry, albo pozwolić opadać jej w dół. Zrobione to zostało przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że w momencie, kiedy na przykład coś stoi tutaj, no nie wiem, coś jest na tym blacie, siłownik wysunął telewizor do góry i zaczyna go opuszczać na dół. I ten górny blat, który jest w tym miejscu, opuszcza się razem z telewizorem, łapie jakąś przeszkodę. Dziecięcą rączkę, jakiś kubek z czymkolwiek, no cokolwiek by tu nie stało. W momencie, gdyby to było na sztywno związane ze sobą, to taki siłownik ciągnąc w dół po prostu miażdżyłby tą przeszkodę. A w takim wypadku, kiedy przeszkoda zostanie złapana, o tutaj zobaczcie, przez naszą ramkę, to poczuje na sobie jedynie ciężar tej ramki, która bardzo mało waży, ewentualnie telewizora i górnej pokrywy, tego blaciku górnego, a sam siłownik pojedzie sobie w dół, nie wyrządzając przeszkodzie żadnej krzywdy. To jeden powód. Drugi jest taki, no, że musimy się ubezpieczyć na wypadek ewentualnej awarii systemu, bo to jest tylko rzecz martwa, która, no wiadomo, jest czasami złośliwa. Więc gdyby to było tutaj ze sobą na sztywno związane i załóżmy, że całość jest zamknięta, coś się psuje, siłownik nie chce wystartować ani podnieść tego do góry. Musimy po prostu rozwalić cały tył, zdjąć plecy, żeby dostać się do tej konstrukcji i coś tutaj ewentualnie próbować naprawić. A w tym wypadku, kiedy nie jest to ze sobą na sztywno tu związane, po prostu łapiemy za dekiel u góry i podnosimy sobie swobodnie całość do góry, razem z telewizorem i można ewentualnie zdjąć telewizor. Mamy wtedy miejsce, żeby tutaj sobie swobodnie do środka zajrzeć, sprawdzić zasilanie i tak dalej. Kolejna rzecz, którą tutaj też chciałem Wam pokazać, to te dwa elementy w tym miejscu. Ich jedynym zadaniem jest złapać te dwa wystające bolce i po prostu pociągnąć za sobą zewnętrzną ramkę. Jest to zrobione po to, żeby rozłożyć jakby potrzebny skok całej tej konstrukcji wynikający bezpośrednio ze skoku siłownika na dwie te prowadnice, wewnętrzne i zewnętrzne, dokładnie po połowie. Żeby każda z nich wysunęła się na połowę swojej długości, dzięki czemu wzrasta sztywność całej konstrukcji. Gdyby tego nie było, to siłownik pchając w tym miejscu spowodowałby pełne wysunięcie wewnętrznej ramki do końca zakresu ruchu prowadnicy i dopiero wtedy ona zaczęłaby za sobą ciągnąć ramkę zewnętrzną. To by powodowało dosyć znaczne luzy w układzie, które z czasem mogłyby się wytworzyć, a dzięki temu minimalizujemy ten efekt. To tyle odnośnie konstrukcji. Jeszcze chciałem Wam pokazać dwie rzeczy tutaj u góry. Po pierwsze, kątownik aluminiowy. Przyda nam się do tego, żeby go zamocować tu w tym miejscu, wewnątrz konstrukcji, będzie przytwierdzony do ramki wewnętrznej i będzie razem z nią jechał w górę i w dół. On będzie po to, żeby usztywnić nam z kolei ten blacik, który będzie zakrywać całość, no bo w momencie, gdyby on był tylko przykręcony do ramki wewnętrznej tu na środku, to boki mogłyby nam opadać, zwłaszcza gdyby coś tutaj było na nich postawione. A taki kątownik sprawi, że całość konstrukcji będzie sztywna, nic nie będzie się wyginać, a blacik będzie ładny, równy i prosty. Więc ja po prostu w tej chwili docinam na odpowiednią długość ten kątownik, żeby mi się tutaj wewnątrz konstrukcji zmieścił. Przymocowuję go do ramki, kładę na tym blacik, przymocowuję wszystko do siebie, a jak już będzie zmontowana całość, pokażę Wam wtedy, jak to działa. No i oczywiście na końcu wszystko jeszcze raz rozkręcę, pomaluję to, co ma być pomalowane, złożymy to do kupy razem, zobaczycie efekt końcowy. Aha, do tej rameczki jeszcze wewnętrznej. Od tej strony będzie przykręcone mocowanie do telewizora. I oczywiście to też musimy zrobić przed pomalowaniem całości, żeby już potem nie wiercić otworów
no, w docelowo pomalowanych kantówkach po prostu mogłyby wtedy stracić ładny wygląd. Całość maszynerii jest już zmontowana, jak widzicie. Wszystkie elementy w kolorze drewna, które były wykonane z drewna, są pomalowane już na biało, tak żeby komponowały się z całą resztą komody. Układ jest gotowy, działający. W tej skrzyneczce mamy schowane sterowanie. To bardzo prosta konstrukcja. Tu jest tylko zasilacz 24V, zdalne sterowanie dwukanałowe z pilotami. Piloty mam w ręku oczywiście. No i układ przeciążeniowy, który zabezpieczy siłownik czy konstrukcję w momencie, gdyby ktoś położył tutaj na blat zbyt duży ciężar. Po prostu przeciążeniówka wyłączy siłownik, żeby go ochronić. I całość działa tak, jak teraz możecie widzieć. Uchwyt do telewizora też już znajduje się w konstrukcji. Można wieszać tutaj telewizor, pod który zostało to wszystko przygotowane. A mi zostało już tylko przybić plecki i w zasadzie konstrukcja jest gotowa. Jak widzieliście, projekt nie był całkiem łatwy w realizacji, ale efekt bardzo się spodobał nie tylko żonie, ale również moim przyjaciołom, którzy pytają, skąd można sobie wytrzasnąć taką fajną komodę. Jeśli Wam również się podobało, to zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszego kanału, a zobaczycie też kolejne filmy, w których na pewno wyjdziemy do Was z czymś ciekawym. Jeśli chcecie, komentujcie, podawajcie dalej. A ja się tymczasem z Wami żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego. Na razie, cześć!